Siema, ja jestem Rado Jones, no i tak szczerze mówiąc, ja, jak i większość społeczności Jailbreaka jest po prostu zawiedzona. Co oni w tym momencie zrobili? Wszyscy byli hypowani, że będzie bardzo fajny samochód limitowany, a oni wprowadzili, moi drodzy, motor. No i właśnie w tym odcinku będzie to test nowego motora Falcon S. Normalnie rozumiecie? Team Falcons i końcówka liku Kenny S. Coś chyba to ma związanego, na pewno. Znajduje się on właśnie w bazie kryminalnej, gdzie między innymi oczywiście można dostarczać pieniądze z jubilera. No i kosztuje on aż 150 tysięcy, więc 150 tysięcy i jeszcze na dodatek motor. No wymagania są dosyć duże. Jeśli chodzi o wygląd, to faktycznie jest to motor, który w końcu ładnie wygląda, bo wszystkie tak naprawdę motory w tej grze mają bardzo przestarzały wygląd. Myślałem, że właśnie zostanie zmieniony wygląd Patrola albo Dirt Bike'a, jednak nie został zmieniony. No to ten motor jest o wiele ładniejszy od nich, tak szczerze mówiąc. No i tak szczerze mówiąc, jak na to, że ten motor kosztuje 150 tysięcy, to jest naprawdę bardzo średnio. Pokażę wam w tym momencie speed test tego motoru wraz z dźwiękiem silnika, który moim zdaniem akurat jest bardzo, bardzo fajny. Także jak widać, startuje całkiem dobrze i start jest dobry, ale przyspieszenie nie jest najlepsze. I ja w tej cenie zdecydowanie brałbym Shellmark 5, który nie dość, że jest samochodem, to jest jeszcze szybszy i bardziej praktyczny, bo sterowanie w jego przypadku jest dobre. A motor... Panie, idź pan w... To jest porażka. Ten pojazd sobie po prostu losowo skacze, jak o cokolwiek zahaczy. To jest porażka. Tym się po prostu nie da jeździć jednak. Motory to nie jest coś praktycznego w tej grze. Volt Bike też nie jest jakiś fajny do jeżdżenia, ale jeździ się z tym o wiele lepiej niż w tym przypadku. Chociaż jest pewna rzecz do pochwalenia. Jest to prędkość wsteczna w tym motorze. Jest naprawdę super i uwaga, jest lepsza niż w przypadku Bruli. Co jest w ogóle? Chociaż bardzo trudno jest osiągnąć tą prędkość. Tak naprawdę cały tor musiałem przejechać, by osiągnąć tą prędkość. A w przypadku Bruli kilka sekund i już mam tą prędkość. Więc i tak nawet i to spieprzyli. Chociaż jest pewna rzecz, którą powiedzieli, że właśnie w tym momencie będzie można na rampach jeździć i używać nitro. I w tym przypadku naprawdę bardzo fajnie się stuntuje tym oto motorkiem. Dodaje też wsparcie dla driftu w przypadku tego motora. No i driftuje się naprawdę bardzo, bardzo słabo. Także podsumowując, czy w ogóle warto kupić tego motora? Zdecydowanie odradzam wam. Nie dość, że statystykami jest to po prostu gorsze od Shellmark 5. Może przez chwilę ma po prostu lepszy start, ale później to Shellmark 5 totalnie go dogania. I po co oni w ogóle to wprowadzili? Po prostu nie wiem, po co oni to wprowadzili. Ludzie naprawdę chcieli coś innego. Jak usłyszeli, że dodadzą takie coś, to wszyscy byli po prostu źli. To jest porażka, jak oni mogli tak zrobić. Ten sukcesor moim zdaniem powinien zostać przesunięty na ostatni dzień bez żadnych znaków zapytania, że ludzie myśleli, o może to będzie limitka. Bo to po prostu jest wprowadzanie graczy w błąd moim zdaniem. No cóż, już zakończyło się Five Days of the Eagles. Moim zdaniem jest gorsze niż w poprzednim roku czy 2 lata temu. Na pewno lepszy niż 3 lata temu. No dobrze, jeśli spodobał ci się ten film, to zostaw łapę w górę oraz zostaw suba z dzwoneczkiem. Ja się z wami żegnam, życzę wam miłego dialogu. To cydoro! A czemu mnie widzowie czułej nie było? Bo małem zawody. Ja te tłum was zawody.